Zielińska. Nie zgłosiłaś nieprzygotowania. No to zobaczymy. Czym jest przemoc domowa? No, ma charakter intencjonalny i to oznacza, że działania sprawcy są świadome i zamierzone. Śliska. Czy ty jesteś świadoma tego, co mówisz? Zielińska. Naprawdę. Przemoc. Domowa musi być intencjonalna? A twoi rodzice? Jak cię traktowali? Patrząc na to, co mi ci odpowiadasz, nie byli świadomi, a zdecydowanie zastosowali wobec ciebie jakiś rodzaj przemocy. Zielińska. Na jakiej podstawie twierdzisz, że przemoc musi być intencjonalna i świadoma? A powiedz mi, Zielińska, czy jak twój tatuś, a założę się, że tak było, patrzę na to oblicze nieskalane myślą i po prostu jestem przekonana, że tak właśnie było, nie zastanawiał się nad tym, co robi. Twoja matka zamykała po prostu oczy, patrząc na to, co ty, twój ojciec i reszta jego pomiotu robicie. Zatykała uszy i nie chciała niczego rozumieć. To była świadoma, gdy zachowywała się wobec was jak sfrustrowana idiotka, a patrząc na twój głupi uśmieszek, jestem przekonana, że tak właśnie się zachowywała. To czy nie stosowała przemocy, nazywając cię kretynką, Zielińska? Santa Claus ain't coming to Mars. Santa Claus ain't coming to Mars. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus ain't coming. Santa Claus ain't coming to Mars. We're not on his list. We don't even have ice. What's it gonna matter who's naughty or nice? We work on hydroponics, live in a biosphere, keep the generator fueled, just so we don't die out here. So why don't you watch out? I need a good cry. I am sorry to shout, but I am telling you why. Santa Claus ain't coming to Mars. No, Santa Claus ain't coming to Mars. 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 Hey. What's that sound? What's that sound? Czy ona chciała ci robić krzywdę, gdy mówiła ci dupsko pasem? A jestem pewna, że to robiła, bo widzę, jak bardzo sopłowaty masz tyłek. Powiedz mi, Zielińska, czy ona robiła to intencjonalnie? Czy ona myślała, że robi dobrze? Bo tak robiła jej matka, a jej matce jej matka, a jej matki matce jej matka, matka matki. Naprawdę jesteś przekonana o tym,
że żeby dochodziło do przemocy, to musi być świadomość intencja? A czy wydaje ci się, że człowiek, któremu urwał się film, a jednak nie powalił... O, gotowo. Na glebę. Chodzi i tłucze swoją rodzinę. Czy on jest świadomy? I czy robi to intencjonalnie? Zielińska! Wiem, dlaczego to powiedziałaś. Ale to nie sprawi, że zaliczysz ten rok i przejdziesz do następnego. Głupota nie zwalnia z winy. To, że jesteś głupia, zielniska, nie uprawnia cię do udzielania głupich odpowiedzi. Tak jak nieświadomość i brak intencji nie zwalnia z odpowiedzialności za dokonywanie przemocy. Do zobaczenia, zielniska. Na egzaminie. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.